Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was pozdrawiam, tutaj z Wysp Kanaryjskich. W dzisiejszym programie chciałbym omówić taki temat naukowy o odkryciu, które odbyło się w kwietniu 1885 roku. Ukazał się wówczas artykuł w New York Times. On informował, że pewni górnicy otworzyli szyb 100-metrowy i przebili się do pewnej wielkiej jakby komory, gdzie znaleźli podziemne miasto. To miasto było otoczone murami. Kamienie były dokładnie do siebie dopasowane. Znajdowały tam się wielkie budowle, ogromne pomieszczenia, ogromne domy, również zrobione z kamienia. Były tam szkielety. Miasto było otoczone perfekcyjnym murem. Kamienie były dokładnie do siebie dopasowane. Na jednym z placu, który tam się znajdował, znajdowała się fontanna, która funkcjonowała do dnia dzisiejszego i funkcjonuje do dzisiejszych czasów. Znaleziono olbrzymie czaszki, kości gigantów. Wzrost był ich około 6 metrów. Trzy razy wyglądali jak my ludzie. Znaleziono młotki z brązu, noże, miecze, noże krzemienne. Górnicy byli w tym mieście 12 godzin, do tego momentu, aż skończył mi się olej, który po prostu rozświetlał te całe mroki. I do dzisiejszych czasów, po prostu jest po tym czasie, co to było znalezione, po prostu jest cisza w mediach, nie ma o tym mowy, nie ma o tym żadnej informacji. Osoby, które były powiązane z odkryciem, bardzo ważne osoby z tego miasta, z rządu tego miasta i w ogóle zaginęły te osoby w dziwnych okolicznościach w roku 1893-1892. Te wszystkie znaleziska jakby dokumentują, że udowadniają, można powiedzieć, że była rasa gigantów, która zamieszkiwała Północną Amerykę w dawnych czasach. I jak również znajdują się tam szczątki tej kultury, która niegdyś panowała właśnie tam, gdzie jest Missouri. I z nieznanych przyczyn po prostu dzięki prawdopodobnie ruchom tektonicznym to miasto się znalazło pod powierzchnią ziemi, albo zostało tam już wykonane wcześniej, nie wiadomo, ale to miasto, drodzy kochani, ja to badałem wiek tego miasta, to miasto ma dokładnie około 20 tysięcy lat. Jest to miasto bardzo, bardzo stare i przypadkowo zostało odkryte i no, ja szacuję wiek tego miasta na 20 tysięcy lat. Tak mi po prostu z moich wyników, moich badań, tak to wynika. To jest taka ciekawostka, drodzy kochani, że dużo spraw, dużo rzeczy no po prostu się ukręca w sprawie łeb. Ludzie, którzy mają jakiś kontakt ze znaleziskiem, giną w jakichś nieznanych okolicznościach i po prostu wielokrotnie niestety tak się dzieje. Ja uważam, że odnośnie znaleziska Cueva de los Tajos w Ekwadorze również ukręcono sprawie łeb. Nie wiadomo, gdzie są te blachy, które były wyryte ze symbolami ze złota. Te blachy złote właśnie i z innych metali, z innych stopów metali, te blachy, które tam były, nie należą do naszej cywilizacji, należą do innej cywilizacji, ale po prostu zostały przejęte i sprawa też ucichła i nie wiadomo co i jak i gdzie. Na marginesie chciałbym skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit bardzo, bardzo zdrowy, mineralny. Można zabezpieczyć się osobiście, można zabezpieczyć dom. Możecie zakupić na linku pod YouTube'em. Ja od Ciebie się żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.